Dzień dobry. We współczesnym kościele jest całe mnóstwo ludzi takich, którzy uważają, że błędem kościoła i błędem chrześcijaństwa obecnie współczesnego jest to, że tak bardzo mocno podkreśla się człowieka w kościele. Niektórzy mówią wprost, że jest antropocentryzm, że człowiek jest w centrum. A że ważniejsze jest to, co dotyczy Pana Boga i ważniejsze jest to, co dotyczy zbawienia, w sensie tego po śmierci. Dzisiaj w Ewangelii przychodzi do Jezusa człowiek uczony w piśmie, a więc człowiek wykształcony, człowiek, który zna pismo, zna religię, zna doktrynę. I ewangelista Łukasz zaznacza od razu na początku, że chciał wystawić Jezusa na próbę, zadając mu pytanie, które przykazanie jest największe. Dokładnie ten sam problem. Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, w kościele? I wtedy Pan Jezus zapytał go o przykazania. No i ten człowiek mówi, że zna. I zobaczcie, że kiedy Jezus tak naprawdę wprowadza go w róg, pokazując mu, że chce zmanipulować Jezusa, że chce właśnie pokazać, że coś jednego jest najważniejsze, to Jezus opowiada mu bajkę, opowiada mu przypowieść o Samarytaninie miłosiernym. I co robi Jezus? Jezus mu pokazuje, że prawo, które wyznajesz, że doktryna, którą wyznajesz, religia, którą wyznajesz, jeśli nie zamienia się na działanie dla człowieka bardzo konkretnego, jest puste. Nie jest żadną religią w sensie wyznawania Boga prawdziwego. Jest jakąś religią, to prawda, ale nie jest religią prawdziwą. Nie jest tym czymś, co jest prawdziwe. Dokładnie to samo dzieje się dzisiaj w Kościele. Nie można wyznawać Boga, to jest święty Jan, listy świętego Jana, nie można wyznawać Boga, wyznawać Kościoła, doktryny kościelnej, nie kochając człowieka. A miłość to nie jest deklaracja, że ja kocham, ale miłość to jest konkretny czyn. Miłość to jest, tak jak w tej przypowieści, zatrzymanie się, zaopatrzenie tego człowieka, zrobienie wszystko, żeby jego życie się polepszyło. Każdy człowiek jest takim pobitym w rowie. I każdy człowiek potrzebuje tego, żeby człowiek, który jest chrześcijaninem, tak jak Jezus, bo chcemy Jezusa naśladować, a wiele interpretacji mówi o tym, że Samarytanin to jest osoba, czy tam obraz Jezusa, w związku z tym mamy go naśladować, to my musimy naszą doktrynę, nasze pobożne teorie zamienić na pochylenie się, nie lubię tego słowa, ale w tym kontekście, w tej przypowieści ono jest naprawdę śliczne to słowo, pochylić się nad tym człowiekiem, który leży w rowie. A więc jeżeli masz w sobie takie przekonanie, że jesteś chrześcijaninem i wiesz, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie, to musisz się pochylić. Powiem coś bardzo kontrowersyjnego, ale nie Eucharystia jest najważniejsza. Oczywiście, że w takiej hierarchii podstawowej ona jest najważniejsza. To jest oczywiste, bo Jezus jest najważniejszy. Ale nie możesz powiedzieć, że Eucharystia jest najważniejsza. Nie możesz powiedzieć, że liturgia jest najważniejsza, że modlitwa jest najważniejsza, mając w nosie człowieka. I znowu jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o twoje deklaracje, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście w człowieku leżącym w rowie widzieć Chrystusa, widzieć tego, który przychodzi do nas. I w takim sensie człowiek jest centrum chrześcijaństwa, bo Bóg stał się człowiekiem. My nie patrzymy na Boga jakiegoś abstrakcyjnego. Nie jesteśmy tak jak w Starym Testamencie Bóg, który jest duchem i tyle, ale wiemy i wierzymy w to, że Jezus, czyli bardzo konkretny człowiek z twarzą, z historią, z ciałem, to jest nasz Bóg. I człowiek w chrześcijaństwie jest w centrum, bo przez człowieka przychodzi Bóg do człowieka, bo przez człowieka człowiek jest zbawiony, przez człowieka, który ma na imię Jezus. Nie da się, jeszcze raz to podkreślę, być chrześcijaninem i gardzić człowiekiem. I to nie chodzi, jeszcze raz to podkreślę, trzeci raz to mówię, o deklarację, że ja kocham ludzi, że nimi nie gardzę, ale chodzi o moją codzienną praktykę. W sensie takim realnym, tak? To znaczy w realu, tam gdzie spotykam człowieka, jak na niego patrzę, jak go słucham, nie wiem, jak spowiadam ludzi, jak ich słucham, jak mam dla nich czas, albo nie mam, albo jestem wnerwiony, tam się rozgrywa to, czy ich kocham, a nie w moich pięknych kazaniach.
To się rozgrywa w necie, w tym, co piszemy o innych ludziach, w komentarzach, które zostawiamy w różnych miejscach, w aluzjach, które dajemy w różnych miejscach internetu do różnych ludzi, żeby ich zgnoić, żeby pokazać, że są źli, że w naszych oczach trzeba ich zdezawuować, tak to się mówi. Nie da się być człowiekiem, który wrzuci sobie na awatara różaniec, Matkę Bożą, Pana Jezusa, wszystkich świętych, a zarazem być człowiekiem, który zostawia świńskie komentarze pod innymi ludźmi, który jest wulgarny. Nie da się być człowiekiem, który idzie do kościoła, wyznaje wiarę z całym kościołem, a potem wraca do domu i jest wstrętny dla swojej żony, dla swoich dzieci. Nie da się być proboszczem, który prowadzi parafię, wspaniale mówi kazania, a potem jest człowiekiem, który nie ma czasu dla swoich ludzi, nie ma czasu dla tych, żeby posiedzieć i wysłuchać jąkającej się babci w kancelarii, która chce zamówić intencję mszy świętej i jej to bardzo ciężko idzie i ja się wnerwiam. A więc nie możemy powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest przede wszystkim piękna idea dotycząca naszego zbawienia. Nasze zbawienie to jest bardzo duży konkret, który przychodzi przez człowieka, który ma na imię Jezus, a więc człowiek jest w centrum chrześcijaństwa. Bóg wcielony jest w centrum chrześcijaństwa, a za nim każdy człowiek jest w centrum chrześcijaństwa, bo tak ukochał świat Bóg, że dał nam swojego Syna. Ten świat to są konkretni ludzie. W Ewangelii nie ma tak, że Bóg ukochał doktrynę i przyszedł na ten świat, ale w Ewangelii stoi wyraźnie napisane, że jest zakochany w człowieku. Pochylił się i wzruszył się jego widokiem. Widokiem jakim? Rozwalonego człowieka, człowieka, który jest potrzebny. To jest nasza droga. Człowiek jest w centrum. I człowiek jest najważniejszy, bo przez człowieka i do człowieka przychodzi Bóg. A więc mamy się uczyć od Boga, a nie od naszych wymyślanych ideologii, również ideologii religijnych. Dobrej niedzieli Wam życzę i zauważajcie dzisiaj ludzi, bardzo Was proszę. Nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, to bądź człowiekiem i daj suba. To bądź człowiekiem i teraz mówię poważnie, nie pisz głupiego komentarza, ale się zastanów nad tym, czy rzeczywiście słowa, które chcesz wypowiedzieć, chciałbyś, żeby trafiły do Ciebie. Dobrej niedzieli.